Pochwalony Jezus Chrystus, piątek majowy. Chcemy ucieszyć się kwiatami dookoła, ucieszyć się obecnością Bożą pośród nas. I dzisiaj Pan Jezus o tej radości mówi. Smutek zamieniam w radość. Czasem wystarczy na łąki umajone popatrzeć i wszystko się zmienia. Posłuchajmy porównania, które daje nam Pan Jezus. Mówi tak. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że człowiek się narodził na świat. To są słowa Pana Jezusa i porównanie Pana Jezusa, który wszystko stworzył, również kobietę, i dobrze zna nasze życie. Smutek jest chwilowy i Bóg go przemienia w życie. W końcu nastanie wiosna. W końcu pojawią się kwiaty. W końcu rozpromieni się Twoje oblicze. To jest to, co Pan Jezus mówi. A mówi to w kontekście tego, że zaraz go zabiją. Czekajcie na zmartwychwstanie. A później mamy w niebo wstąpienie. Zaraz przyjdzie zesłanie Ducha Świętego. Później jest biczowanie apostołów. Zaraz przyjdzie wspólnota, która razem się modli. I tak cały czas. Smutek i przejście w radość. Smutek to grzech. My tego doświadczamy, że nasz grzech osobisty zasmuca nasze serce. On powoduje, że wszystko nas ciągnie w dół. Ale podobnie jest z grzechem społecznym, z grzechem dookoła. Zasmuca grzech. Jezus przez krzyż prowadzi to do zmartwychwstania. On przemienia te smutki swoją mocą w życie. I to życie następuje. I pokazuje to na przykładzie kobiety, która, ja to mogę tylko powiedzieć jak Jezus, ale wiele z was, panie drogie, przeżyłyście to, że jest jakiś ból czekania, smutek przed porodem, lęk, a później życie, które się rodzi, sprawia, że o bólu się nie pamięta. I to jest przy zmartwychwstaniu, w momencie, kiedy mam oczy wpatrzone w Jezusa, oczy ku górze, zapominam o smutku, który był, bo radość Boża jest tak wielka. Gdy mamy ważną spowiedź, gdy idziemy na rekolekcję, gdy nagle mówimy, Panie, jakie to wszystko jest proste, czemu ja tego nie rozumiałem wcześniej, to się okazuje, że zapominamy o bólu i o smutku, który był, bo miłość Boża jest większa. Jak to dobrze, że miłość Boża jest większa i że to ona wypełnia nasze serce. Jak to dobrze. Błogosławię wam na tę drogę przemiany smutku w radość. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj koniecznie potrzebujemy posłuchać też i mocnych w duchu, ich śpiewu Smutek zamieniam w radość. Ta piosenka, która powstała z jubilacji na modlitwie o uzdrowienie, niech teraz zabrzmi w naszych sercach. Tutaj możemy jej posłuchać. I oczywiście też link do nabożeństwa majowego. Do zobaczenia.